Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, czy trenowanie kalisteniki lub trójboju, jeżeli jesteście zawodnikami sportu walki, to dobry wybór. Zapraszam. Odcinek zdecydowałem się nagrać z tego względu, że czasami zadajecie mi takie pytania, czyli trenowanie kalisteniki to dobry wybór, no i czy trenowanie trójboju. Teraz ja się wypowiem jakby ze swojej perspektywy. Zacznijmy sobie od kalisteniki. Kalistenika, czyli sport, który ma jakby za zadanie głównie wzmacniać nasze mięśnie, można powiedzieć izometrycznie. I tam pracujemy w większości na ciężarze własnego ciała. No i to będą też takie punkty, które właśnie będą przemawiały za tym, że skupianie się tylko i wyłącznie na kalistenice, no nie będzie dobrym wyborem dla zawodnika sztuk walki, ponieważ mamy tam tylko skurcz izometryczny, który jest tylko jednym rodzajem skurczu mięśniowego, jaki potrzebuje zawodnik sportu walki. Tak? Jeżeli trenujecie na przykład stójkę, to macie skurcz, rozkurcz, macie siłę dynamiczną, eksplozywną i tak dalej. Jeżeli trenujecie grappling, ok, tam macie dużo siły izometrycznej, ale też tutaj ze względu na to, że pracujecie tylko jakby na ciężarze własnego ciała, no po jakimś czasie skończy Wam się po prostu progresja tego ruchu. Tak, ponieważ na kalistenika ja bym raczej nazwał ten sport jakąś formą akrobatyki i oczywiście jest to fajny sport, wygląda to naprawdę bajerancko, super, ja lubię patrzeć na tych ludzi, tak, także to, żebyście nie odebrali tego w ten sposób, że ja krytykuję kalistenika, absolutnie nie, ponieważ jakieś elementy z kalisteniki, czyli na przykład pociąganie, dipy, no to są super ćwiczenia, pompki i tak dalej, trenowanie tak typowo kalisteniki, czyli dążenie do tego, aby wykonywać właśnie jakieś tam flagi i tak dalej, no to nie jest tak, że to się jakoś mega przełoży na to, że będziecie lepszymi fighterami po prostu. Także kalistenika może być dobrym uzupełnieniem, fajnym uzupełnieniem, ale jeżeli Wam zależy na tym, żeby być jak najlepszym zawodnikiem sportu walki, no to są według mnie inne sposoby, lepsze sposoby, takie, które ja tutaj Wam też staram się pokazywać na kanale. W kalistenice, tak jak Wam powiedziałem, no też mamy taki istotny minus, że mamy przede wszystkim brak ćwiczeń typowo dynamicznych, jakby z zerwaniem tempa, typu nie wiem, rzuty piłką i tak dalej, jakieś skoki i tak dalej. Jest tego stosunkowo mało, no i mamy bardzo mało jakby rotacji w tułowiu, też w sposób dynamiczny. To są takie dwa elementy, które są tak naprawdę no, wymagane, aby je trenować, aby być dobrym zawodnikiem sportu walki, no tutaj tego nie mamy. Jeżeli chodzi o trójbój siłowy, ma zadanie jakby zbudować w nas dużą siłę w trzech konkretnych ćwiczeniach. No i oczywiście te trzy ćwiczenia są to tak wyciskanie, przysiad, martwy ciąg, są to ćwiczenia podstawowe, bazowe, na wolnych ciężarach, więc są to super ćwiczenia tak naprawdę, nie? Do zawodnika sportu walki, jeżeli chce się wzmocnić fizycznie, no jednak skupienie się tylko i wyłącznie na treningu takim, jak robią trójboiści, no nie będzie zbyt dobre. Z tych samych powodów poniekąd, dlaczego kalistenika nie będzie dobra. Przede wszystkim w trójboju mamy właśnie bardzo mało rotacji w tułowiu, tak? Bardzo mocno te ruchy nas jakby spawają, można powiedzieć, czyli my jesteśmy tutaj jakby jednopłaszczyznowi, tak? Także mamy bardzo mało jakby ruchów zmieniających kąty. Też działamy, można powiedzieć, jakby jednopłaszczyznowo, czyli głównie podnosimy coś góra-dół, no więc to nie jest do końca dobre i może to prowadzić w dłuższej perspektywie jakiegoś dysbalansu strukturalnego nawet u zawodnika sportu walki. Plus taki, że no w trójboju można powiedzieć, no nie, bardzo mało mamy ćwiczeń, no praktycznie w ogóle ćwiczeń dynamicznych, eksplozywnych. Nie mamy jakichś tam rzutów piłkami, skoków i tak dalej. Oczywiście da się w jakiś sposób tam trening trójbojowy przerobić bardziej, żeby był, można powiedzieć, w jakiś sposób dynamiczny. Samo trenowanie trójboju nie będzie miarodajne i efektywne. No i teraz to też nie jest tak, że ja krytykuję trójbój, absolutnie nie. Jeżeli jesteście trójboistami, kręci was ten sport, spoko. Jeżeli chcecie sobie dorzucić trójbój jako formę treningu na siłowni, jako dodatek do sportu walki, też ok. Natomiast jeżeli jesteście zawodnikami sportu walki, którzy chcą być jak najlepsi w swoim sporcie, czyli chcecie być jak najlepszymi zawodnikami sportu walki, no to też według mnie są po prostu inne sposoby, skuteczniejsze sposoby, aby to robić. I to tyle, tak? Czyli jakby nie sam trening w sobie zły, tylko jakby dobranie do konkretnej osoby, prawda? To chcę Wam tutaj jakby przekazać. No i mam nadzieję, że jakby zrozumiecie, o co mi tutaj dokładnie chodzi. W trójboju również mamy zasadniczo jakby minus, że brak nam tutaj manewrowania konkretnymi rodzajami ćwiczeń, prawda? Powiedzmy, jeżeli mamy, powiedzmy, wyciskanie sztangi na ławce płaskiej, no to okej, jest to fajny ruch, ale na przykład dla zawodnika stójkowego, który bije kogoś na głowę, lepsza byłaby na przykład sztanga skośna, tak, czy ławka skośna, tak, przepraszam, ławka skośna, tak, czyli wyciskanie sztangi na ławce skośnej. Na przykład, jeżeli mamy przysiad, no to przysiad ze sztangą na plecach, ok, może być fajne, ale na przykład dla zawodnika, który trenuje grappling, lepszą wersją może by było trenowanie na przykład
przysiadów chwycie Zerhera, tak? Czyli sztanga wtedy nam się znajduje na zgięciach łokciowych, ponieważ sobie wtedy jeszcze fajnie wzmacniamy przed klamrę zapaśniczą i bardzo mocno brzuch wzmacniamy, tak? Nie mamy jakby takiego indywidualizmu i dobrania konkretnie do dyscypliny sportu, tak? Ponieważ no, trójbój jest to dyscyplina sportu jak najbardziej, tak? Więc tutaj jakby no, przygotowanie motoryczne to nie jest trenowanie jakby innego sportu, tak? Czyli jakby to wy jakby dobieracie ten trening, ten fizyczny, czy motoryczny, do waszej dyscypliny sportu, a to nie jest tak, że nie wiem, że jeżeli jesteście piłkarzami, no to nagle stwierdzacie, że waszym przygotowaniem motorycznym będą skoki narciarskie na przykład, nie? Także no, myślę, że rozumiecie, o co chodzi, tak? Że jakby no, musicie się jakby skupić na jednym, chyba że robicie to dla fanu, tak? Okej, okay, robicie to dla fanu, chcecie po prostu sobie trenować sport, nie wiążecie z tym jakiejś tam przyszłości, okej, okay, to wtedy możecie tak robić, to jakby nic mi do tego. Natomiast jeżeli chcecie być jak najlepszymi zawodnikami sportu walki, no to musicie się skupić na czymś innym według mnie, tak? Życie niestety to jest taka trochę sztuka wyborów, nie da się być dobrym we wszystkim, więc jakby sami musicie określić, co konkretnie chcecie jakby robić, na czym wam najbardziej zależy i po prostu to robić. Tak, jeżeli chcecie być trójboistami, a trenować sobie rekreacyjnie jakieś sporty walki, to też jest tak najbardziej okej. Okay. To tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okazał się dla was ciekawy i przydatny. Ja już się z wami żegnam, do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, cześć. Wiesz jak, żebym sobie wziął krążek, sztangę i tak bym z tym biegał, jak z dziną, tak. Drugie by było walenie głową w ścianę. Umacnianie. Że ściana będzie do remontu. I jeść marmurę ciągle z sztangi. Martwy ciąg z partnerem. Tylko... Masz rację, dajmy sobie jeszcze chwilę, nie? Żeby...